O nie, konikowi chce się pić. Trzeba jechać zatankować. Najgorzej. Yo, hej, siemanko, witamy w czwartym dniu Los Angeles. Moi drodzy, paliwo skończyło się w Mustangu. Trzeba zatankować. I powiem wam tak, przyjechaliśmy na Circle K, ponieważ na innych stacjach benzynowych nasza karta nie jest honorowana i po prostu no, nie możemy nią zapłacić. Cały czas nas opluwają. Można to zrobić gotówką, ale no... Też jest taki problem, że oni 100 dolarówek nie chcą przyjmować zbyt często, bo także uważają, że są podrobione. Także zatankowanie paliwa wcale nie jest takie łatwe w USA. Tak, więc sprawdzimy, mamy nadzieję, że Circle K nas uratuje. Tym bardziej, że mamy dzisiaj dość długą wycieczkę, więc tego paliwa jednak potrzebujemy. Lecimy na początku tak, zwiedzić Venice Beach, bo jeszcze tam nie byliśmy. Później lecimy do Pretty Little Things, czyli takiego sklepu z bardzo fajną odzieżą. JJ-ka zafascynowana jest tym sklepem. Tak. Później jedziemy na taki straszny tunel, który jest umieszczony na wysokości chyba 10 piętra. Jest cały ze szkła i trzeba po nim przejść. Zobaczymy, czy JJ-ka będzie miała lęk wysokości. Jak widzicie, kolejny dzień pełen wrażeń, więc oglądajcie do samego końca. Ok, jak widzicie, dystrybutor nieco się różni od naszego. Musimy na początku wsadzić kartę. Teraz ją wyciągnąć. Ok, teraz naciśnijmy, że to jest karta kredytowa. Może coś się zmieni. O, można podać PIN, dobra. Ok. Enter. Uwaga, uwaga. No i to było na tyle z tego wszystkiego. Słuchajcie, udało się. Poszedłem do kasy. Na dystrybutor pani mi nabiła 50 dolarów. Taki mam rachuneczek. Idziemy zobaczyć, czy zatankujemy. Ok, wybieramy niebieski regular, dobra. Sięgnie mi ten wąż, pokaż. Tu będzie problem. Dobra, idzie. Bardzo dziwna akcja, gościu mnie pyta, czy jestem famousem jakimś. A my jesteśmy z Polski, borowiki. Co on w ogóle gada w tych Stanach? Wyskoczył z auta, zaczął machać. Dziwna sytuacja. Odbiło 48, ile? 30. Dolarów. Weszło. Czyli jeszcze będzie reszta, ale po resztę nie idziemy. Niech pani miła, za miłą obsługę dostanie tipa. Jedziemy. Go. Ok, na szczęście udało się zatankować. Teraz lecimy na Venice Beach, zrobić jakąś foteczkę. Trochę chmur mamy, ale miejmy nadzieję, że za chwileczkę się rozpogodzi. Moi kochani, już jesteśmy na Venice Beach. Powiem wam, troszeczkę wieje. Jest przekozacko. Tutaj mam jakiś surferów, można sobie deseczkę surfingową wypożyczyć. No i tutaj oczywiście palemki przecudowne. No i woda. Tutaj wzdłuż plaży jeszcze idzie taka ścieżka, na której można sobie jeździć rowerkami, na rolkach, na dyskorolce, można sobie biegać. Bardzo fajnie to jest. Mega fajne rozwiązanie, i tak. I podziwiać widoczki. Nogi się nie męczą, bo nie idziemy piaskiem. Tak. A jedziemy sobie po prostu po takim ala asfalciku. Jesteśmy na plaży. Jak widzicie, tutaj jeżdżą całymi rodzinami. Super atrakcja na spędzenie soboty. Dobra, szybciutko byliśmy zobaczyć, jaka woda, taka z 18 stopni. Nic szałowego, ocean spokojny, małe fale, surferów nie ma. Jakieś tam żaglóweczki tylko pływają. Ale przeszliśmy się jeszcze tam wzdłuż. Sprawdzić, czy są jakieś suweniry. Niestety nic nie było, tylko restauracje. Więc lecimy dalej. Dotarliśmy już na Beverly Hills, do Pretty Little Thing właśnie się udajemy. I powiem wam, że tutaj na Beverly Hills już bardziej ciekawie. Od razu już Bentleye się pojawiają. Co chwilę przejeżdża jakieś Ferrari, Lamborghini. No. No, a Krystian chciał zaparkować i przyjechał Mandrykę zobaczyć. Pierwsza zbrodnia w Hollywood, raczej w Beverly Hills. Ja nie wiem, jak tak można mordować mandarynki bezkarnie. Ja też nie wiem. Dobra, moi drodzy, lecimy zobaczyć, jak to wygląda ten sklepik, bo ponoć jest mega fajny. Planujesz coś sobie kupić? Tak. Na co się czaisz? Nie wiem, tam jest dużo ładnych rzeczy, ale joggersy na pewno. Aha. A skąd znasz tą firmę? Z Instagrama. Dobra, dobra, szybkie sprostowanie, więc ja tam nic męskiego nie znajdę, tak? Czyli nie. Aha, no to jechaliśmy 40 minut przez miasto i nic sobie nie kupię. Dobra. Oj, tam jest dużo innych sklepów tutaj na tej ulicy. Fantastycznie. Patrzcie na to. JJ, żaba, żaba. Jezu, weź mnie nie strasz. Tutaj żaba, zobacz. Jej,
Yes, i Pretty Little Things. Tak to wygląda. Dobra, Jojka, wchodzimy. I co jest? Zamknięte? Co? Co? To tylko jest sklep pokazowy, wyobrażacie to sobie? Zapraszamy na stronę prettylittlething.com. Czyli można zamówić tylko przez internet? Tak. No i cały misterny plan spalił na panewce. Fantastycznie po prostu. To gdzie teraz lecimy? Na lody. Okej, okay, no to lecimy na lody. Dobra, czekaliśmy ponad pół godziny, auta jeżdżą cały czas tą drogą, żeby zrobić bardzo fajne foto. Udało się na szczęście, na samym środku musiałem usiąść z drogi. Spójrzcie, jak to kozacko wygląda. W tle są te przekozackie palmy, wiem, że słabo widać, ale tutaj macie gdzieś przebitkę, jak wyszło samo zdjęcie. Co robisz? Bumeranga w palmy. I ja dziękuję, jaka wielka. Przecież to jest niemożliwe, że te palmy aż takie wysokie rosły. Ta chuda już się dogoniła. Matko, kochano. Dobra, ziomeczki, poszliśmy coś zjeść. Jesteśmy teraz w... Coś takiego podniosę. Fat burgerze. Zamówiliśmy sobie znowu burgera. Nie wiem, który to już jest burger. Chyba z ósmy na wyjeździe zjedzony. Będzie zjedzony. Zjemy i lecimy dalej zobaczyć, co się dzieje. Dobra, byliśmy zjeść w fat burgerze. Ale nie było za dobrze. Opinia Google 4, więc trzeba się tym następnym razem sugerować, ponieważ bez sosów burger, taki zwyklak. Sam bym zrobił lepszego. Teraz lecimy dalej. A, zielone mamy, okej, okay, let's go! I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many yells, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it for okay, first, jesteśmy już na tej głównej ulicy. Powiem wam, że sklepy, najdroższe sklepy na świecie tutaj się znajdują. I mają też największe posiadłości. Spójrzcie tylko na przykład na tego Rollsa, co tutaj jedzie, jaki bandycki. Także takie samochody i właśnie takie oto sklepy typu Rolex, typu Gucci można spotkać no, co 10 metrów. Jest to podziwiać. Samochodziki i Porszaki to są tak naprawdę tutaj słabe. Tutaj górują, że tak powiem, Rolls Royce'y, Maybachy, Bentley'e. Same Ferrarki. Śmieszne jest to, bo można spotkać na przykład na jednej krzyżówce, jak stoją 3 Lamborghini. O, a tam stoi właśnie Lamborghini, o ile się nie mylę, złota, już wam pokazuję. Więc jeżeli ktoś z was będzie w Los Angeles, no to polecam tą dzielnicę, bo tutaj są naprawdę same kozackie auta. Dobra, jest też już kolejny Rolls Royce. Dobra, ale nie ma co się podniecać tymi autkami. Lecimy na kolejną atrakcję, bo już mamy godzinę 15, więc troszeczkę nam zleciało. No i zobaczymy, czy obsram zbroję, jak będę szedł po szklanej podłodze. Słuchajcie, w Polsce wybiła akurat 24 godzina, a co za tym idzie? JJ-ka ma urodziny! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Co byś chciała dostać pod choinkę? Znaczy, na urodziny? Nic, wszystko mam. Wszystko masz? Dobra, no to coś trzeba JJ-ce zorganizować. Na urodziny jej sklep zamknęli przed nosem. No to wybierzemy się i coś ci kupimy ciekawego. Tylko ono musisz wymyślić i mi podpowiedzieć na łóżko, żebym wiedział. Ok. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Zobaczcie, jakie wielkie budynki. Teraz szukamy wejścia. Jak mamy wejść na ten podniebny most? Tylko, że nie mamy pojęcia, którędy trzeba iść. JJ, wiesz coś na ten temat? Nie. Jak zawsze oczywiście, jak zawsze. Wow, tutaj jest przekozacka miejscówka. Zobaczcie, jak to wszystko kozacko wygląda. Potężne są te budowle. Powiem wam, że Pałac Kultury się chowa. Pałac Kultury się chowa. Dojechaliśmy na 54 piętro. Jestem mega ciekawy, jak to wygląda. Okay.
Okej, powiem wam tak, widok niesamowity. Za chwileczkę będziemy mieli zachód słońca, zostaniemy sobie z pewnością, a słoneczko zajdzie, zobaczymy jak to wszystko podczas zachodu ładnie wygląda. Teraz idę wam pokazać, jak wygląda cały zjazd. Tak wygląda ten szklany most. Dostaniemy taki dywanik pod tyłek, o właśnie taki, i będziemy zjeżdżali na sam dół. Wow! Będziemy się czuli, jakbyśmy pruwali nad Los Angeles. Jesteśmy prawdziwymi aniołkami w tym momencie. Taki latający dywan. Dostaniemy pod tyłek i będziemy zjeżdżali. Zobaczcie, jaka kolejka jest przed nami. Każdy ma w cenie biletu chyba dwa zjazdy. Dawaj, Łukasz. Jedziesz pierwszy. Sprawdzisz to. Jak się zawali, no to wiesz. My przeżyjemy chociaż. Poszedł. Chyba leży. No i jedziesz. Pięknie. Teraz JJ-ka będzie leciała. Leci JJ-ka, uwaga. Jak na sankach. Jak oceniasz? 2 na 10. Za krótkie. Ja myślałem, że też będzie dłuższe, no ale możemy poprawić za chwilkę jeszcze jeden zjazd, ale to już bez nagrywek. Na dzisiaj koniec atrakcji, powiem wam, że widoki piękne, zjazd bardzo słaby. Teraz lecimy świętować urodziny JJ-ki. Tak, a ja mam ci urodziny, znaczy w tym roku mam urodziny dwa razy, bo teraz jest w Polsce 8 marca, właśnie tak. Się w sumie zaczyna. Zaczyna, dokładnie. Tak? A jutro jest tutaj 8 marca, więc ja mam w tym roku dwa razy urodziny. I nic to ją nie obchodzi, niestety. I mnie to nic nie obchodzi, tak. Dobra, lecimy. I dwa prezenty, a no właśnie, dwa prezenty też. Więc w postaci łapeczki i subika na kanale. U mnie u JJ-ki. O, ja też coś z tego będę miał. Trzymajcie się, my już na dzisiaj się żegnamy. Widzimy się jutro, lecimy do Disneylandu. Cześć!